Witam was, przyjaciele. Więc tak, no, powiem wam kilka dzisiaj rzeczy związanych z moim życiem teraz. Jakby nie skupię się na tym, aby dzisiaj wygłosić wam całe moje świadectwo. To świadectwo jest dostępne wszędzie, jest go bardzo dużo. Dlatego wielu z was to świadectwo może sobie odsłuchać. Wielu już też z was zna to świadectwo. Dzisiaj powiem wam o tym, jak ja żyję przebudzeniem dzisiaj. Powiem wam, jakby potwierdzę to, co powiedział Tomek, mówiąc o tym, jak to wygląda w moim życiu. Wiecie, ja jestem człowiekiem, którego zawsze interesowało to, że jeżeli mi o czymś mówisz, jeżeli mi mówisz o wielkich rzeczach, jeżeli mi mówisz w tym przypadku już teraz w nowym życiu o Bożych rzeczach, to musisz być świadectwem. Jeżeli nie jesteś świadectwem tego, o czym mówisz, to twoja mowa jest dla mnie nic nie warta. Dlatego też właśnie to przebudzenie, o którym mówił Tomek, bardzo istotną rzeczą dla mnie tutaj jest właśnie to. Jeżeli jesteś człowiekiem przebudzenia, twoje życie musi być przebudzeniowe. Musisz być człowiekiem, który świadczy swoim życiem. Ja kiedy to zrozumiałem i kiedy też właśnie zrozumiałem to, że to przebudzenie polega na tym, ja postanowiłem, że będę człowiekiem przebudzenia. Wiecie, to jest taka deklaracja serca, bo przebudzenie nie jest czymś sezonowym, nie jest czymś, co trwa w tym roku, trwa za rok, trwa dwa lata, trwa trzy. Przebudzenie, jeżeli jesteś człowiekiem przebudzenia i decydujesz się na to, to trwasz w tym całe życie. Przebudzenie to proces, który trwa całe życie. Nie musisz być na pełnych obrotach cały czas, bo byś nawet nie wyrobił, ale musisz trwać. Najważniejsze jest to, żeby trwać. Więc tak, przyjaciele, jeśli chodzi o moje nawrócenie, to ono wyglądało w ten sposób, że ja byłem jednak tym człowiekiem, który podczas swojego upadku życiowego zawołał do Boga. Ja kiedy upadłem, jak to się mówi przysłowiowo, kiedy trwoga to do Boga, kiedy upadłem, wtedy zacząłem szukać jakby ratunku. Ja się skupiłem na ratunku. Takim byłem typem człowieka. Byłem też takim typem człowieka, który kiedy pragnął szukać tego Boga, no to ja go szukałem, jakby postanowiłem go szukać na własną rękę. Postanowiłem, że ja będę, że ja chcę poznać tego Boga i zacząłem to robić osobiście. Nikt mi wcześniej nie głosił Ewangelii. Wiecie, kiedy... Bo o tym Bogu zawsze słyszałem. Każdy z nas słyszał, wszyscy słyszeli, prawda? I jakby ja zrozumiałem to, że jak ja się nie dowiem, no to nigdy nie będę znał prawdy. Kiedy moje życie legło w gruzach, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, ponieważ poszedłem, wiadomo, w swoją stronę, byłem człowiekiem, który zawsze pragnął poznawać świat, zawsze interesowało mnie to, co się dzieje wokół mnie, interesowało mnie życie, zawsze miałem apetyt na życie. Byłem człowiekiem z tego świata, byłem na usługach diabła i interesowało mnie życie. Wielu z was, którzy się nawrócili, wie, o czym ja mówię. Interesowało mnie po prostu życie i to życie mnie tak bardzo interesowało, że poszedłem w nie po całości. A że poznałem przypadkowo świat narkotyków, że poznałem, że zechciałem właśnie ten świat poznać z tej strony, jak działają narkotyki i używki, poszedłem w te narkotyki. Oczywiście poszedłem w błąd, zbłądziłem. Poszedłem w stronę tego, co zaczęło mi przynosić za chwilę śmierć. Byłem przestępcą, okradałem ludzi, już tak wracając do świadectwa, już tak mówiąc kilka słów na temat świadectwa, okradałem ludzi, wyjeżdżałem, aż w końcu w tej desperacji, aby mieć te pieniądze, aby mieć jakiś wpływ, no bo wiadomo, pieniądze dają wpływ. Wyjechałem, złapałem kontakt z pewnym człowiekiem, który pokazał mi to, że można polecieć do krajów trzeciego świata i tam robić lewe interesy. Te interesy akurat nie dotyczyły narkotyków, tylko przemytu jakichś tam dzieł sztuki. W każdym razie interesowało mnie to, aby tam polecieć, aby te pieniądze zarobić. Byłem do końca, wiadomo, nie mogłem zaufać jakimś ludziom, ale desperacja, ale też trochę w tym odwagi jakiejś takiej światowej skłoniło mnie do tego, żeby tam pojechać. Wyjechałem do Kolumbii, byłem tam przez pół roku.
Byłem tam przez pół roku, wróciłem tutaj do Polski. Jak się okazało, ten przemyt, który ja chciałem zorganizować, który miał być zorganizowany przez tych ludzi, nie doszedł do skutku. Wtedy moje życie jeszcze bardziej legło w gruzach, bo w nadziei na uzyskanie wielkich pieniędzy, wielkich dla mnie, to miało być wtedy około tam 100 tysięcy złotych, ja tych pieniędzy nie uzyskałem. Wszystko poszło na marne. Ci ludzie mi wtedy zaproponowali drugą możliwość, która już bezpośrednio wiązała się z przemytem narkotyków, o czym oni mi powiedzieli. Ale wtedy już zaczęli ze mną inaczej rozmawiać. Rozmowy były ostre, rozmowy były takie, bo dotyczyły już dużo, dużo większych pieniędzy. Ja wtedy wyczułem, że ci ludzie nie będą się ze mną patyczkować, więc automatycznie odciąłem z nimi kontakty. Wiadomo, ja wcześniej już też u nich byłem, tam w Hiszpanii, zapoznałem się z nimi i tak dalej, zgodziłem się na ten kolejny przemyt. Ale kiedy zobaczyłem, że oni nie są już wobec mnie tacy fajni, zrezygnowałem, odciąłem wszystkie kontakty, no i zacząłem ładować narkotyki jeszcze bardziej, upadłem na samo dno, znalazłem się na dnie, zacząłem popełniać przestępstwa, żeby mieć pieniądze na te narkotyki, zaraz chwilę po tym znalazłem się w więzieniu i bardzo cierpiałem. Cierpiałem z tego, zawsze byłem człowiekiem wrażliwym, jednak mimo wszystko na ludzką krzywdę, chociaż to może być śmieszne, bo ja tą krzywdę ludziom robiłem. Jednak kiedy popełniałem te przestępstwa, bo ja okradałem ludzi, brałem od nich pieniądze, straszyłem, tak zwane rozboje robiłem, nigdy ich nie biłem, tylko zastraszałem, ponieważ ja tam w sercu nie byłem aż taki rozpędzony, aby robić temu człowiekowi krzywdę, tylko zastraszałem ich, brałem im pieniądze i przez to znalazłem się w więzieniu. Kiedy znalazłem się w więzieniu, no to cierpiałem sobie tam po prostu, też z tego, z uwagi na to, że zostawiłem rodzinę, moją matkę, wtedy też byłem z kobietą, miałem z nią dziecko i tak dalej, to też potęgowało mój ból i smutek, ale ja już wtedy, zanim znalazłem się w tym więzieniu, zacząłem gdzieś szukać tego Boga, zacząłem analizować Słowo. Wiecie, brałem narkotyki i czytałem Słowo. Śmieszne, prawda? Jednak to Słowo do mnie trafiało. Jednak mimo wszystko to Słowo jest żywe i skuteczne. I mimo, że jesteś w najgorszym stanie, to Słowo działa. Ono wpłynęło do mojego serca i kiedy już byłem w więzieniu, ja nie znałem jeszcze Boga, ale ja wiedziałem, że On jest. I pierwsze, co zacząłem robić, ja nawet nie wiedziałem, że tak się zaczyna proces nawrócenia, to zacząłem pokutować. Ja powiedziałem, ja już nie chcę, ja już więcej. Wiedziałem, że ta moja pokuta, czyli odwrócenie się od martwych uczynków, ma związek z Bogiem, którego jeszcze nie znałem, a chciałem poznać. Ja bałem się Boga. Nie znałem Go, ale się Go bałem. Powiedziałem tak, ja więcej, Boże, nie będę palił papierosów, nie będę brał narkotyków, nie będę oglądał pornografii, nie będę tego robił, nie będę przeklinał. Ja bardzo rzucałem mięchem, tak ładowałem przekleństwami, że mi ciężko było wypowiedzieć dwa zdania normalnie. Kiedy znalazłem się w więzieniu, rozpocząłem proces pokuty. Rozpocząłem coś, czego nie znałem jeszcze i wiecie, dobrze mi z tym było. Ciężko mi było przestać przeklinać, ale powiedziałem nie, przestaję. Ciężko mi było przestać palić papierosy, ale powiedziałem nie, nie będę tego robił. Nigdy nie potrafiłem sobie z takimi rzeczami poradzić, ale kiedy znalazłem się w miejscu, gdzie przyszło to cierpienie z powodu tego, co ja sam robiłem, postanowiłem, że ja tutaj w tym więzieniu doprowadzę się do porządku. To było takie moje własne siły w tym jakby, ale wtedy jednocześnie zacząłem szukać Boga. Wiecie, ja wiedziałem, że w tym Słowie Bożym tam jest prawda jakaś. Więc tą jakąś prawdę zacząłem czytać. Zacząłem czytać, przeczytałem o tym, co zrobił Bóg. Zacząłem płakać nad swoim życiem. Zacząłem płakać wtedy nad tym, co ja narobiłem. Zacząłem poznawać Boga i zapłakałem nad tym, że On jest dobry. Zrozumiałem, że On jest dobry. Ja sobie myślę, kurczę, Ty jesteś taki święty, a ja jestem taki w ogóle upadły. I zaczęło się moje nawrócenie. Później szybko poznałem człowieka w więzieniu, który chodził na takie spotkania, takiego kościoła zielonoświątkowego. Zacząłem chodzić na te spotkania i tak się zaczął proces kształtowania we mnie nowej tożsamości. Narodziłem się na nowo, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zacząłem żyć tym życiem
nieba, życiem królestwa. To nie było coś takiego, że znam datę, znam dzień, znam miejsce i okoliczności dokładne, kiedy ja się narodziłem na nowo. To tak nie było. U mnie to był pewnego rodzaju proces. Nie mam daty żadnej, bo tu też nie chodzi o datę, nie ma też schematu, prawda, na nowe narodzenie. To jest prawda, która wpływa do twojego życia. To jest Bóg, który zmienia tą rzeczywistość. Bóg, który nie jest powległy pod żaden schemat. W moim życiu też również tego schematu nie było. I wiecie, przyjaciele, ja popełniłem, kiedy się narodziłem na nowo w tym więzieniu, ja jako świeżak, jako człowiek, który no nie chciał być uczniem, bo gdybym chciał być uczniem, to słuchałbym słów, które są mi mówione, popełniłem podstawowy i radykalny błąd. Wyszedłem z więzienia i wydawało mi się, że mogę sam sobie radzić, że mogę szerzyć królestwo sam, mogę głosić Ewangelię sam i mogę w ogóle działać sam, bez społeczności, bez wspólnoty. I to był pierwszy mój błąd, za który musiałem niestety wysoką cenę zapłacić. To była bardzo wysoka cena. Wiecie, wyszedłem z więzienia, słuchałem wielu nauczań, karmiłem się nimi i tak dalej, ale nie miałem wspólnoty. I przez to, że nie miałem wspólnoty, no to miałem wspólnotę inną. Miałem ludzi ze świata, którzy mnie otaczali. Co prawda w moim mieście nie było żadnego kościoła, był kościół, ale słyszałem, że jest bardzo religijny. Ja bardzo od początku religii nienawidziłem, ponieważ wiedziałem, czym ona jest. Jak usłyszałem, że tam na uwielbieniu nie można uwielbiać Boga całym sercem, nie można skakać, nie można śpiewać, nie można krzyczeć, no to ja podziękowałem za taką wspólnotę, ponieważ dla mnie Bóg był kimś, to nie jest ograniczony żadnym schematem. Ja też go tak chciałem uwielbiać. Nie poszedłem do tego kościoła, ale nie podjąłem się szukania wspólnoty, w której mógłbym się budować. I tak jak powiedziałem, to był mój wielki błąd. Zapłaciłem za niego w ten sposób, że wciągnąłem się z powrotem po nowym narodzeniu. Wciągnąłem się z powrotem w narkotyki. Poznałem dziewczynę ze świata, mimo że wiedziałem, że nie mam nic wspólnego ze światem, ale nie mając wspólnoty, nie mając zdrowej społeczności chrystusowej i nie przebywając w procesie nauki, zdrowej, apostolskiej nauki, ja dorabiałem sobie doktrynę do swojego postępowania. Dorabiałem sobie swoją doktrynę. A wiecie co? Używając Biblii można sobie usprawiedliwić totalnie wszystko. Można zabijać ludzi i myśleć, że robi się to w imię Boże. Zresztą tak już było robione nieraz na przestrzeni historii chrześcijaństwa. I co dalej? Zbłądziłem. Poznałem dziewczynę, która była kobietą z tego świata, była katoliczka. Niby wszystko fajnie, ona była studentką, prowadziła dobre życie, chodziła do kościoła i tak dalej, ale ja byłem narodzony na nowo. I ja wiedziałem, kim jest Bóg na tyle, żeby odróżnić go od takiego fałszu, jakim jest katolicyzm. Niestety, uwikłałem się w ten związek, uwikłałem się w relację duszewną, która nie miała nic wspólnego z miłością, uwikłałem się w relację duszewną, nawet mieliśmy już ustaloną datę ślubu, mieliśmy już ustalony termin i nawet byłem u księdza z nią i ten ksiądz zaczął mi zadawać pytania. Kiedy ja zacząłem mu zadawać pytania, no to bardzo mu się szybko humor zmienił, bo był wesoły, radosny, jak ja tam wchodziłem. Kiedy ja mu zacząłem mówić o swoim życiu, że ja poznałem Jezusa, że ja w ogóle znam Go, mówię Mu z pasją, znam Jezusa, mówię, poznam, ale on mówi, ale sakramenty, jak nie uznajesz sakramentów, to się nie dogadamy. No i nie dogadaliśmy. Wyszedłem stamtąd, ta dziewczyna była na mnie wściekła, ja byłem wściekły na nią. Jednak dalej słuchałem nauczań Artura. Po prostu je znalazłem i po prostu ich słuchałem. I tam dowiadywałem się poszczególnych informacji, że ślub z kobietą z tego świata to w ogóle wielki błąd. Ja już to wiedziałem i już gdzieś tam cierpiałem. Bo wiecie, dusza, która się przyzwyczaiła do takiego związku, ona chciała bardzo w ogóle w tym trwać, prawda? Bo to tak działa. I czytałem, słuchałem i coraz bardziej dochodziłem i też upadałem, bo jednak te narkotyki miały miejsce w moim życiu i coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że to wszystko jest błędem. Pewnego dnia rano obudziłem się, wstałem rano, otworzyłem oczy
I zrobiłem coś, co w ogóle nie jest podobne do mnie. Bo ja zawsze byłem wrażliwy na kobiety. Zawsze byłem człowiekiem, który się wiązał uczuciowo. Ja tak nie miałem, że zmieniałem dziewczyny jak rękawiczki. Ja się zawsze przywiązywałem. Zawsze związek dla mnie był ważny. Ale tego dnia zrobiłem coś, czego sam nie potrafiłem zrozumieć. Podniosłem telefon i zadzwoniłem do niej. Powiedziałem tak, jeśli nie narodzisz się na nowo, to w ogóle kończymy to. Koniec. I powiedziałem jej to i cierpiałem ciężko, co ja to zrobiłem. Ale w ogóle wiedziałem, że nie mogę tak żyć. Wiedziałem, że takie życie doprowadzi mnie do upadku i nie byłem zdolny, żeby zadzwonić i powiedzieć jej coś takiego, ale wtedy byłem zdolny. Zadzwoniłem, powiedziałem jej, że to koniec, musisz się nawrócić i tak dalej. I ona wtedy pod wpływem tego wszystkiego pojechała do jakiejś wspólnoty odnowa w duchu, bo chciała tego Boga poznać i poszła w ten nurt swój tam, prawda? No i co? No i tyle, nie? Poszła, wróciła stamtąd taka sztucznie spokojna i tak dalej. Ja w ogóle byłem niespokojny i nie potrafiłem być sztucznie spokojny. Ja mówię w ogóle, ale coraz bardziej przyciągała mnie nauka apostolska. Ja słuchałem Artura i słuchałem i wiedziałem, że to jest moje, to jest to apostolstwo, w tym się dobrze czuję, to ta nauka mojego serca. Wiedziałem, że to jest moje. Pewnego dnia powiedziałem jej tak, słuchaj, bo myśmy jeszcze, ja jej jakby tą szansę dałem, prawda? Chociaż sam byłem popaprany w ogóle, to w ogóle, ja nie dawałem jej przykładu życia żadnego. Nie byłem przykładem, nie byłem dla niej świadectwem, żadnym. Ale wiedziałem, gdzie jest prawda i mnie iść ciągło w stronę prawdy. Pewnego dnia ja jej powiedziałem tak, ja muszę pojechać do Kościoła Mocy, bo ja wiedziałem, że ja tam coś dostanę, że ja zostanę uwolniony od czegoś, że ja wezmę jakiś przełom. Wiedziałem, że tak będzie. Ja też podczas tego naszego rozpadu całego, ja jej mówiłem o Arturze, ona go bardzo nie lubiła, bo religia bardzo nie lubi prawdy, bardzo nie lubi przebudzenia, religia nie lubi manifestacji prawdy, a ja byłem człowiekiem, który to uwielbiał. Ja tak sobie marzyłem i jak jej opowiadałem o swoich marzeniach, mówię jej, jakbym chciał u nas w Sączu na Jagiellońskiej głosić Ewangelię i stać na ulicy, jak ona to słyszała, to po prostu nagle się robiła kolorowa, a ona trzymała zawsze nerwy na wodzy, jakby nawet ich nie miała. Ale kiedy mówiłem o tym, że ja będę głosił o swoich marzeniach, o swojej pasji, jak oglądałem, jak ludzie z Kościoła Mocy głoszą na ulicach, to ja się aż rwałem, a jak ona siedziała koło mnie, to aż ją, kurczę, jakby prąd raził i to było widoczne. Ale ja tym bardziej, ja powiedziałem, jadę w końcu, ona pojechała na tą odnowę, wróciła, ja powiedziałem, jadę do Kościoła Mocy, mówię, na 2 miesiące tam jadę, a ja już czułem, że ja tam na dłużej chyba jadę, nie? Wiecie, pewnego dnia zdecydowałem się, że wyjeżdżam. Zdecydowałem się, że biorę to. Nie wiedziałem, co robię. Było mi ciężko. Uwierzcie, to nie była dla mnie łatwa decyzja. Ja sobie nawet gdzieś tam sam myślę, no dobra, na 2 miesiące, może ona dojrzeje, może ona coś zrozumie, może ona do mnie przyjedzie. Może. Ale mnie ciągło do przebudzenia. Mnie ciągło w ogóle w to miejsce, gdzie ja wiedziałem, że ja wezmę i będę robił to, co ja chcę robić, prawda? Poszedłem za pasją. Pewnego dnia ustaliłem datę, to były moje urodziny, 11 maj 2014 rok. Przepraszam, 2018. W 14 się nawróciłem. I powiedziałem jej, że jadę. Spotkaliśmy się rano, ona to też przeżywała, płakała, płakaliśmy. Takie duszewne jazdy były. Ciężko się było jakby rozstać. Dokładnie. I teraz ja decyduję się, że jadę. Ale jeszcze pamiętam, bo było takie coś, ja tam w ogóle, ona też zrobiła coś, czego nigdy nie zrobiła. Ja jej mówię, jeszcze pamiętam wtedy, to jest może nieistotne, ale pamiętam, mówię jej tak w tym samochodzie, mówię, słuchaj, twoja matka się musi nawrócić, musi się narodzić, no, bo idzie do piekła. Jak ją doszczałem, strzała w pysk za to, tak konkretnie myślę, co się dzieje, myślę, ale jazda. I sami zobaczcie, po prostu, jaki był kontrast wielki, kiedy ja zamanifestowałem to, czym żyję, zamanifestowałem w ogóle też prawdę, nie? To człowiek został tak dotknięty. Człowiek, który nigdy czegoś takiego nie zrobił, prawda? Tak działa prawda. Ale ja się postanowiłem z tym zmierzyć. Zmierzyłem się. Wyjechałem. Wyjechałem w miejsce przebudzenia. Pojechałem do Warszawy i zacząłem powoli realizować
to, co miałem w sercu. Bóg stworzył mnie jako człowieka i wyposażył jako człowieka, który będzie głosił Ewangelię i który będzie szedł w tym życiu, który będzie przechodził przez różne trudne i ekstremalne momenty. Ale powiem wam tak, każdy człowiek został wyposażony, aby zgodnie z tym, w co został wyposażony i jak został wyposażony, aby głosił Chrystusa. Każdy z was. Jedni jako ewangeliści, inni jako nauczyciele, inni jako prorocy, jeszcze inni jako przykładni ojcowie i matki w swoich rodzinach, ale też głoszący poselstwo Chrystusowe. Każdy człowiek został do tego wyposażony i przygotowany. Ja się czuję dobrze w tym, co robię. Ja przyjechałem do tej Warszawy i od razu pierwszą rzeczą, którą zacząłem robić, to wpadałem na ewangelizację. Od razu. Byłem na dzień dobry, byłem na ewangelizacji. Oczywiście ten związek się rozpadł. Ja pamiętam, jak już byłem w Warszawie, tak żebyście tak mieli, żeby wam dokończył tą historię szybko z tą dziewczyną, to się szybko rozpadło. Ja pamiętam, jak kiedyś wracałem chyba z ewangelizacji czy z nabożeństwa i ja jej powiedziałem, że tam przeklinam czy najświętszy sakrament. Zawrzało, ona mnie rzuciła. Koniec, zakończyło się. W taki sposób, nie? No ale i ja dzięki temu spadł ze mnie pewien ciężar. Ciężar ze mnie spadł. Stałem się wolny od jarzma, które było jarzmem z tego świata, które nie miało nic wspólnego ze mną. Zrzuciłem to, prawda? Udało się to zrzucić. Może nawet nie udało się, zrzuciłem to po prostu. I zacząłem kręcić się w miejscu, w którym, jak się zaraz bardzo szybko okazało, jest miejscem w ogóle, do którego powołał mnie Bóg. Zacząłem przychodzić na ewangelizację, zacząłem też zaraz aktywnie uczestniczyć w tych ewangelizacjach, bo to przebudzenie i to w ogóle pragnienie, to, co włożył we mnie Bóg, ten ogień i tą pasję, nie pozwoliłem, aby to zgasło. Ludzie niejednokrotnie, będąc w różnych kościołach w Polsce, ja się nie boję tego mówić, bo ja to rozpoznałem, będąc w tych kościołach, ich pasja jest zgnieciona, zmielona. Przywódcy tych kościołów nie pozwalają się tym ludziom rozwijać. Znam takie przypadki, nie będziemy tu mówić o przykładach, ale znam takie przypadki, kiedy ty się nie rozwijasz w swojej służbie, a jesteś w jakimkolwiek kościele, to jesteś albo jesteś w złym kościele i musisz z niego wyjść, bo się nie rozwiniesz, albo jesteś zatwardziałym człowiekiem, który nie chce robić tego, do czego powołał go Bóg. Nie ma innej opcji, bo każdy jest powołany. Jest napisane, idźcie i głoście. I to nie jest napisane do ewangelistów, tylko do każdego człowieka, który się narodził z Bożego Ducha. Ja, kończąc już jakby to poselstwo, które wam dzisiaj chciałem wygłosić, wszedłem w swoje buty. Przyszedłem do miejsca, gdzie jest głoszona Ewangelia i zacząłem ją po prostu głosić z wielką pasją. Ja pamiętam, przytoczę wam jeszcze taki przykład. Pierwsza moja ewangelizacja. Wiecie, miałem paraliżujący strach. Paraliżował mnie strach. Wiedziałem, że jadę na pierwszą ewangelizację. Pamiętam, pracowałem wtedy jako kurier. Ja tam spędzałem chyba 12 godzin od 4 do 4. Pamiętam, że mi się przedłużyło trochę, powiedziałem takiemu przyjacielowi, który tam wtedy był, prowadził taką jedną z ewangelizacji, powiedziałem mu, mówię mu tak, dzwonię do niego, pytam się go, ty słuchaj, mówię mu, bo słuchaj, trochę dłużej czasu spędziłem w pracy, nie zdążę przejechać do domu, nie zdążę się przebrać, mówię, jestem stary, tak zajechany, w takich ubraniach, taki, jeszcze pamiętam, palety ciągałem, targałem, ubrudziłem się, byłem taki wymięty, mówię mu, kurde, chciałbym głosić, nie wiem, co zrobić, mówię, głupio mi było w takich ubraniach głosić, wiecie, jeszcze wtedy, jakby dziś mógłbym w gumiakach wyjść i głosić, ale wtedy jeszcze nie byłem ugruntowany jakby na tyle, aby móc po prostu wyjść i głosić. Choć
wizerunek też ma znaczenie. Jednak ja pamiętam, przyjechałem na tą ewangelizację, jechałem na rowerze, złamałem wszystkie przepisy po drodze. W ogóle pamiętam, jak wjechałem między murek a tramwaj w ogóle. Ten gość w tramwaju się zatrzymuje. Ja tak na tym rowerze stoję. On mówi, chodź tu, chodź. A ja uciekam na tym rowerze przez park. Miałem jeszcze, pamiętam, w plecaku miałem krótkie spodenki, takie inne na zmianę. To była jeszcze inna historia. Zmieniłem te spodenki. Tamci mówią, zatrzymaj się. Ja wleciałem do parku, przebrałem się niczym bandyta uciekający z napadu na bank. Ale to była, wiecie, moja pasja, nie? To była moja... I ja jechałem na tą ewangelizację. Mnie interesował, żeby jechać na ewangelizację, żeby tam głosić, bo w ogóle to był mój cel. I tak byłem na ten cel skierowany. Tylko to był inny przypadek. I pamiętam w ten dzień właśnie, gdzie mowa o jeszcze innym przypadku, mówię temu Damianowi, on mówi, mówię, jestem tak ubrany, mówię, czy nie wiem, głosić, nie głosić. On mówi, no przyjeżdżaj, głoś. Przyjechałem tam, głoszą ludzie. Ja tak stanąłem, myślę, nie dam rady. Pamiętam jeszcze wtedy, nie miałem wtedy dużo pieniędzy, jakieś miałem ostatnie grosze, jakąś stówę miałem w kieszeni. Poleciałem do Złotych Tarasów, kupiłem sobie szybko ubrania, tak żeby w miarę wyglądać i poszłem głosić tą Ewangelię. I tak się zaczęło. Zapaliłem się. Zapłonął ten ogień, który w ogóle był we mnie od początku, przed założeniem świata, zdeponowany przez Boga. Zacząłem głosić Ewangelię. Raz, drugi, trzeci, piąty. I postanowiłem, wiecie, kiedy to zacząłem robić, zrozumiałem taką jedną rzecz. W pewnym momencie się zatrzymałem. Mówię, powoli. Masz całe życie. Wiesz, że jesteś ewangelistą. Odczytałem siebie, bo najważniejsze jest to, że każdy z was musi się odczytać, kim jest. Jak się nie odczytacie, jak jeszcze się nie odczytaliście, jeśli nie przyniesiecie tego Bogu, nie odczytacie się, to niedobrze, bo każdy musi wejść w swoje powołanie. Wiecie, ja widzę niejednokrotnie ludzi, którzy są ewangelistami, a chcą być nauczycielami. I kiedy się ich słucha, to jest wielka porażka. I odwrotnie. Chodzi o to, aby się odczytać. Ja się odczytałem, wiem, że jestem ewangelistą, wiem, że Bóg mnie do tego przeznaczył. Chlubię się tym, że mogę w ogóle głosić Chrystusa, że mam przez Niego w ogóle, że On mi to dał. I to jest rzecz dla mnie cenna, dlatego wartościowa. I to nie ze mnie było, bo ze mnie to były przestępstwa, ze mnie to była śmierć. Narodziłem się na nowo, odziedziczyłem wspaniałe rzeczy i dziś jestem szczęśliwy, że to mam, ponieważ mogę robić to, co mnie uszczęśliwia. W myśl słowa, które wypowiedział Jezus, dzisiaj mogę to ja powiedzieć. Moim pokarmem jest czynienie tego, co podoba się Ojcu, czyli Jego woli. Moim pokarmem jest głoszenie Ewangelii. Ja to robię i to mnie napędza. Ja to robię i mam z tego satysfakcję, ponieważ głoszę wielkiego Króla. Wzrastam w tym, co robię, ponieważ robię to, co powinienem robić. Drodzy przyjaciele, chcę wam dzisiaj przekazać właśnie takie proste poselstwo. Zacznijcie robić to, do czego powołał was Bóg. To są bardzo proste słowa, ale powiem wam tak. Każdy z was jest wyposażony. Jeśli zaczniecie robić to, do czego powołał was Bóg, nie będziecie tym obciążeni, ale będziecie tym usatysfakcjonowani. Będziecie w końcu wiedzieli, że o to w życiu chodzi. Bo o to w życiu chodzi, aby głosić Chrystusa. Kiedyś byłem w takim, przez ułamek dni, w takim zwiedzeniu, że jestem tutaj po to, aby mieć relację z Bogiem. No nieprawda. Bo gdybym był po to, aby mieć relację z Bogiem, to bym wolał zginąć, tak jak Paweł, bo dla mnie byłby to zysk. Śmierć jest zyskiem, powiedział Paweł. Ale ze względu na was rzecz potrzebniejsza, aby głosić Ewangelię. I każdy z was przeszedł ze śmierci do życia. Jesteście już zbawieni. I teraz waszym zadaniem i zadaniem każdego chrześcijanina jest to, aby głosić Chrystusa i aby odnaleźć swoje powołanie, aby wejść w swoje buty i robić to nie będąc obciążonym, ale będąc usatysfakcjonowanym z wykonywania Bożego dzieła. Amen.